Kronika getta łódzkiego 1941-1942. Litzmannstadt w przyszłości. Litzmannstadt der Fiede. W przyszłości zamieniona na parki i ogrody. W dzielnicy tej po zniwelowaniu terenu wybudowane zostaną piękne gmachy. W odniesieniu do Żydów zamieszkujących getto, artykuł ten zapowiada, iż znikną oni z Litzmannstadtu prędzej, aniżeli się tego spodziewali. Libojne szelojem hodrachmunes. 28 czerwca. Ewa Landau nota etmol beszatej się pod ewa lama wekliat gezeratai. Bagetu meelechet ashmua, się amenokwa biksza mazakit się irada, wenista labor lenegede inamy kagader. Zarówno umundurowanych, jak i cywilnych. Obwieszczenie zwraca uwagę ludności na to, że powyższy obowiązek nie jest skrupulatnie przestrzegany. Należy również pozdrawiać urzędników przejeżdżających w autach. Obowiązek pozdrawiania ze strony funkcjonariuszy służby porządkowej i strażaków polega na przyjęciu postawy bacznościowej. Ludność cywilna obowiązana jest zdejmować nakrycie głowy. Niewiasty i osoby nie noszące kapeluszy dokonują pozdrowienia pochyleniem głowy. Surowe kary grożą nieprzestrzegającym tego obowiązku. Radia getu. Lewata cholim uwajele cholem chamesz. כאשר יפשיטו ומצאו מתחת לכותנתו שקית קשור בחוט ובמנה אדונה של לחם. בשום אופן לא אהבה הנער להיפרד ממנת המזון שלו. הוא טען כי הלחם הוא קניינו ונקנה בכספו. ומניין לך הכסף נשאר לחולה הצעיר? יש לי כסף משלי כי אני מקבל קצבה. השיב הפעוט הפיקח. פרצו פשוליצי בזרני. Stracono na szubieńcach dwóch mężczyzn, 16-letniego Grünbauma z Pabianic i 45-letniego Markowskiego. Straceni oni zostali za ucieczkę z obozu pracy pod Poznaniem. Macarim. Aresztowano dziś za kradzieże dwie osoby, jedną za inne przekroczenie. Samobójstwa. W piątek wyskoczył z okna trzeciego piętra doktor medycyny Max Kraus. Zabił się na miejscu. Jest to pierwszy w getcie przypadek samobójstwa popełnionego przez lekarza. Anna Gaufinkel, amenat lasim kec lechaya, aval akamut gdola shel gafurim. I niktera kawor isurim, shenimshachu shorot ahadot. W niedzielę powiesił się 57-letni Shlama Rubin. Przypuszczalny powód samobójstwa to depresja po stracie małżonka. W niedzielę otruła się Veronalem pensjonariuszka domu starców 61-letnia Luisa Bloch. Nie zdołano jej uratować przed śmiercią. Herta Fischer popełniła samobójstwo przez skok do studni. Poniosła ona śmierć na miejscu. I stoi ten mały człowiek, bezradny, zakłopotany. Myślał, że ciężką pracą zdoła coś odłożyć na jakieś gorsze jutro. Że przeżyje przez tą ciężką zimę. Ale jest fatalistą. Wiesz, że skoro tak się stało, stać się musiało. A zresztą miał już większe kłopoty i zmartwienia i też jakoś przeżył. 28 sierpnia. I gorszej racji. The Leben du in ghetto is there oysterisch. Szpera. Jeden tydzień, 8 dni, które wydają się całą wiecznością. W przemówieniu swoim z dnia 4 września 1942 roku pan prezes zapowiedział, że na żądanie władz nastąpi wysiedlenie około 20 tysięcy Żydów z getta wieku do 10 lat i powyżej lat 65. Wszyscy niepracujący. Nie słyszało się tyle płaczu i lamentów. Machazotej dźwięk kon elu lo nie rube stiga la gierusin. Lo nishma kor beblechi wyjelalot. Po wysiam ניצבת קבוצה של נשים מתייפחות, ילדים וגברים עובדי עצות אשר נקראו מקיריהם באורח כה מזעזע. Tu i ówdzie stoi garstka zapłakanych kobiet, dzieci i bezradnych mężczyzn,
którzy rozstali się ze swoimi najbliższymi w tak niesamowity sposób. Dach Agumbe koło takiego sielania. Die ganze Kehille, äußere Plätze und die Bioen, alles hat gearbeitet, soll die Tag Teglev und halt die Sionte. Es ist sehr hochgeschätzt geworden, der gute Mittwoch, was mir heute gegeben hat, die Jonte. Kartoffel, Albissele und Weine. Stellt euch vor, Jiddisch, es kommen eine gute Zeit. Jeden essen Schulte und Kippe, in Sitzleuten ist Beach in der Kirche. Chleb, 60 marek. Kartofle, 50 marek. Olej, 7 marki. Cukier, 90 marek. Masło, 4 marki. Sago, 60 marek. Cebula, 1 marka, 30 marek. Czerwone pomidory, 2 marki. Twaróg, 60 marek. Doznała bardzo ciężkich obrażeń. Jak informowano, jej mąż, 46-letni Icek Dobrzyński, odebrał sobie życie, rzucając się z 4 piętra. Frajda Rukla usiłowała początkowo popełnić samobójstwo przy drutach, co się jej jednak jej nie udało, ponieważ wartownik nie chciał zrobić użytku z broni. Przyczyną obu samobójstw jest wrześniowa ewakuacja, podczas której zabrano małżonkom ich 2 dzieci. Getunio, getuchna kochana, byś taka malutka i taka szubrana. Geto, getunio, getuchna kochana, byś taka malutka i taka szubrana. Po przeszło 2-miesięcznej przerwie znów odbył się w Domu Kultury koncert pod dyrekcją Weigermana. Orkiestra była zdekompletowana, gdyż w międzyczasie zmarł jej koncertmistrz, a kilku muzyków, na przykład profesor Wachtel, Artówka, zostało wysiedlonych. Smutne, ale prawdziwe. Kolejka obowiązuje również nieboszczyków. Umrzeć dziś też nie można, skarży się interesantka w biurze przedpogrzebowym w związku ze śmiercią swej matki. Podobnej skardze brak jakiejkolwiek przesady. Wcześniej na cmentarzu zatrudnionych było 12 grabarzy. Dziś zatrudnia się ich około 200. Mimo to nie udaje się dziennie wykopać ponad 50 grobów. W ten sposób makabryczna kolejka wzrasta. Niedziela Ludności 87725. I spał to Szowin. 87725. Litzmannstadt w przyszłości. Litzmannstadt Berlin. Pod tym tytułem ukazał się artykuł w Litzmannstadt Zeile się getto. Będzie w przyszłości zamieniona na parki i ogrody. W dzielnicy tej po zniwelowaniu terenu wybudowane zostaną piękne gmachy. W odniesieniu do Żydów zamieszkujących getto artykuł ten zapowiada, iż znikną oni z Litzmannstadtu prędzej, aniżeli się tego spodziewają. באשר לילדים השוכנים בגטו מציין המאמר, כי הם יעלמו מליצמנשטאט יותר מהר משהם סבורים. Kwietnia 2012. Awantura i burza w internecie. Zilut HaShoah. תתחיל מממשלות ישראל שמזילות את השואה. כשכל דיקטטורה נכשלת באזור מושווית על ידי ישראל לגרמניה הנאצית, זאת זילות השואה. כשבישראל ניצולי שואה בשאר 60 מחטטים מפחים עבור אוכל, זאת זילות השואה. התנהגות התלמידים היא בדיחה לעומת העוול הסיטונאי שממשלות ישראל הקפיטליסטיות מבצעות. Trudno zmuszać młodość do umartwiania się. Taki już jest przywilej młodości. Kto płacze za babcią czy dziadkiem, płacze się za dzieckiem własnym. הטעות הבסיסית היא ניסיון לכפות אבל על מי שהשואה לא מעניינת אותו בכלל. Całkiem niedawno palestyńskie małżeństwo zamieszkało na terenie Izraela.
wygrało proces z Żydami o nękanie. Jeszcze raz, palestyńskie małżeństwo z Żydami przed izraelskim sądem wygrało. Tymczasem u nas w Polsce bydlak, który zakatował młodego Ormianina, chodzi sobie zadowolony na wolności, bo biedak ma kłopoty z agresją i dlatego skazać go nie można. To taka propos państwa prawa. בדיוק מה שקורה בטיולים האלה לפולין של משרד החינוך, כן? דיוטי פרי, מלון, אושוויץ, אלכוהול ומשלחת.